Mija drugi miesiąc remontu ulicy Królewskiej, aż trudno uwierzyć, że tędy biegły tory tramwajowe. No jak widać, bardzo tutaj się zmieniło, a zmieni się jeszcze więcej. Zdecydowanie tak. Przede wszystkim ta ulica po przebudowaniu będzie wyglądała nieco inaczej. To, co najbardziej docenią pasażerowie, to lepsza jakość szyn, lepszy czas przejazdu, większy komfort, plus perony wyniesione, czyli będzie wygodniej wejść, a przy okazji samochody, które będą przejeżdżały, będą musiały zwolnić. To jest taki swoisty próg zwalniający połączony z przystankiem. Ale wymiana takiego torowiska to nie jest coś prostego, co można zrobić w tydzień, gdzie wyjmujemy szyny, wkładamy nowe. My musimy rozebrać całą jezdnię. Budowana jest teraz nowa kanalizacja. Tutaj musimy przecież wymienić sieci gazociągowe, wodociągowe, ciepłownicze. Ale na przykład tutaj skrzyżowanie za nami było przejezdne w poprzek ulicy Królewskiej. To się musi zmienić, bo żeby wymienić tory i wymienić to, co jest pod asfaltem na skrzyżowaniu, musimy je też rozkopać. Będziemy to robili połówkowo, co oznacza, że przejazd z ulicy Kijowskiej w poprzek ulicy Królewskiej będzie odbywał się wahadłowo. Jak będzie wyglądać organizacja ruchu na tym skrzyżowaniu? Dalej będziemy mogli przejechać w poprzek ulicy Królewskiej, ale będziemy mieli tutaj sygnalizację świetlną, która będzie wahadłowo puszczała raz samochody z jednej strony, raz z drugiej, ponieważ jest to niezbędne do tego, żeby przebudować to skrzyżowanie. Co z komunikacją miejską? Czy będą jeździć tędy autobusy? One będą miały przejazd, natomiast dla komunikacji zbiorowej będą spore zmiany na Podchorążych i na Bronowickiej. Tam zmienią się trasy przejazdu linii zastępczych. To bardzo ważna wiadomość dla mieszkańców dzielnicy. To jak będą teraz jeździć autobusy 704 i 713? Na obszarze Starego Miasta przebieg linii się nie zmieni. Autobusy zastępcze z ulicy Kazimierza Wielkiego będą nadal wjeżdżały w ulicę Łobzowską, dalej Garbarską i pod Bagatelę, a powrót przez Garbarską Karmelicką do Placu Inwalidów, następnie Pomorską Kazimierza Wielkiego i jadą w kierunku Bronowic. I tutaj mamy zmianę, ponieważ ta część jezdni, która była teraz dostępna w rejonie Uniwersytetu Pedagogicznego, tam też musimy wejść z przebudową, musimy wymienić płyty pod torowiskiem. No i to wiąże się z tym, że nie będziemy mieli jezdni. I tutaj zmienią się trasy. Po zmianach linia 704, autobusy będą przejeżdżały z Kazimierza Wielkiego w ulicę Smoluchowskiego i z niej będą skręcały w Lea, z Lea, tak jak dotychczas, w Młodej Polski, przez Rydla do ulicy Bronowickiej, a stamtąd do pętli na Widoku. Natomiast inaczej niż dotychczas będzie się odbywał powrót tych autobusów z Bronowic, bo będą jechały ulicą Bronowicką i tutaj skręcą w Przybuszewskiego, za Rzeczę, Lea i dalej już Lea do Kazimierza Wielkiego przez ulicę Smoluchowskiego będą przejeżdżały. Linia 713 też zmieni trasę, też będzie musiała ominąć ten odcinek, który będzie rozkopywany i będzie kończyła swoją trasę na wysokości przystanku Wesele. Skąd mieszkańcy mogą się dowiedzieć, na przykład kiedy będą zamykane skrzyżowania, kiedy będą jakieś zmiany w organizacji ruchu? Zapraszamy na stronę internetową www.zdmk.kraków.pl albo można skorzystać z czynnej infolinii pod numerem telefonu 515 078 499. Pracownik udzieli informacji dotyczących organizacji ruchu, planowanych robót. Może też za jego pośrednictwem przekazać uwagi do prowadzących budowę inżynierów.